Nie, nie, to jest tak zwane, z półtora roku to jest trójka. I prezydencja Hiszpanii będzie trwać pół roku i będzie pierwszy wiceprezydent. To będzie Belgia i potem pierwszy wiceprezydent zostaje, przejmuje prezydencję, zostaje drugi wiceprezydent i trzeci wiceprezydent. I wtedy będzie dochodzić Polska jako kraj trzeci. Także to jest, prezydencja jest nadal półroczna. Natomiast mamy też nową instytucję, czyli pana Rampoya, bo to podobno tak się prawidłowo czyta, jego nazwisko z holenderska, który będzie tym urzędującym przewodniczącym Rady Europejskiej, czyli organizującym pracę. Pani redaktor, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co znaczy pierwsza czy druga prędkość. Jeżeli przyjmiemy, że pod względem wkładu w ideę integracji europejskiej, od Polski się bardzo dużo oczekuje jako szóstego największego państwa członkowskiego. Z tego punktu widzenia i rząd poprzedni, i rząd obecny nie spełniają w dużej mierze oczekiwań. Natomiast gdybyśmy mówili w kontekście niejako stażu, nikt się nie zgadza w Parlamencie Europejskim i w Komisji, żeby traktować Polskę jako kraj nowy. Mówi się, 5 lat wystarczyło, żebyście byli normalnym państwem członkowskim. Nowi to są Bułgaria i Rumunia. I Bułgaria i Rumunia jako państwa nowe korzystają ze środków europejskich na poziomie 25% tego, które miałyby, gdyby były no tak traktowana jak Polska, czyli my po roku 2013 będziemy tracić środki na rzecz tych nowych państw, jako już zupełnie nie tylko, że kraj, tak powiem, normalny członek Unii Europejskiej, to jeszcze kraj znacznie wyżej rozwinięty. Tak, zupełnie dobrze pani zrozumiała, z małym zastrzeżeniem, że te środki, które są przewidziane dla samorządów, według ostatnich informacji, ta informacja jest prawdziwa, zostały rzeczywiście przekazane samorządom, czyli są stosunkowo podpisane umowy, kontrakty, ale jeszcze nie przerobione. Natomiast środki, które wynikają z Funduszu Spójności na infrastrukturę transportową i ochronę środowiska, są wykorzystane w stopniu zaledwie kilkuprocentowym, natomiast finansowo 6,5 miliarda euro wpłynęło do kasy polskiej. Z tego około 1,5, może 2 jest zadysponowane dla samorządów, a 4, 4,5 miliarda razy 4 złote to są te środki, które zwiększyły stronę dochodową budżetu w roku 2009. Czyli zmniejszyły poziom deficytu, ale one nie trafiły na budowę linii kolejowych, dróg, lotnisk, portów morskich, oczyszczalni ścieków i tak dalej, czyli na ochronę środowiska, infrastrukturę transportową. I również znacząca część środków z Funduszu Modernizacji Wsi nie trafiła zgodnie ze swoimi przeznaczeniem. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do drugiej, mniej formalnej części, równie ważnej. Bardzo proszę.